Serdecznie Państwa na kolejnym wernisażu. Oddaję głos kuratorce wystawy, pani Joli Górawskiej. Bardzo się cieszę, że ta wystawa w końcu doszła do skutku, bo autorką projektu i pomysłodawczynią tego projektu z Martą rozmawialiśmy od ubiegłego roku chyba, prawda? Zdjęcia troszkę u nas przeleżały i tak naprawdę to, proszę Państwa, ta wystawa, którą tutaj mamy, w zasadzie powstała może inaczej. Główna wystawa jest na placu Bema. W formie wystawy plenerowej, tam są opisy do poszczególnych, są poszczególne bloki tematyczne, są zblokowane na zdjęcia. Są opisy w języku hiszpańskim, tłumaczone przez Martę na język polski, tam gdzie nie było opisów, tylko Martę się teraz opowie wszystko. Po kolei tam są same teksty pisane przez Martę. Natomiast ta wystawa tutaj powstała dlatego, że chcieliśmy, żeby odbył się wernisaż tej wystawy. Chcieliśmy, żeby Marta poopowiadała troszeczkę o swoim pobycie, tam o tych dzieciach, które te zdjęcia robiły. A ponieważ wernisaże na placu Bema niestety się nie sprawdzają w plenerze, w związku z tym postanowiliśmy ją podzielić na dwie części i stąd też ta wystawa. Powiedziałam, że te zdjęcia dosyć długo przeleżały, bo wyszliśmy z założenia, że więcej osób ją obejrzy na placu Bema w takiej formie plenerowej właśnie. Tym bardziej, że będzie stała od teraz od maja w zasadzie do końca wakacji i jeszcze we wrześniu. I przez kilka lat, kiedy robimy te wystawy na placu Bema, wiemy już z doświadczenia, że one się cieszą dużym powodzeniem i zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i osób, które w wakacje odwiedzają Slovenię. Oczywiście wyprodukowanie takiej wystawy wiąże się ze znacznymi kosztami i stąd tyle czasu to trwało. Natomiast udało nam się znaleźć sponsora, jest to firma Energa, która sponsoruje działania galerii przez najbliższy rok i również pokrywa koszty produkcji tejże wystawy, także bardzo dziękujemy sponsorom. Ode mnie to może wszystko, ja myślę, że Marta będzie miała najwięcej do powiedzenia. No tak, to przede wszystkim chciałam przywitać Państwa i w imieniu swoim i w imieniu księdza dyrektora z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego, który jest jakby po części też ojcem tej wystawy, bo dzięki jakby temu ośrodkowi ja w ogóle znalazłam się w Peru. Zdjęcia były robione przez dzieci z domu Casa Don Bosco w Kalce, w którym byłam wolontariuszką przez rok. Te zdjęcia tutaj są wymieszane, tak jak właśnie pani Jola powiedziała, bo zdjęcia są podzielone ogólnie na takie tematy jak rodzina, jak święta, jak dom, jak praca. I były to tematy, które były zadaniami konkursowymi dla dzieciaków, które mieszkały w naszym domu. Te dzieci pochodzą z rodzin ubogich, pochodzą z terenów takich z dżungli i mieszkają w ciągu roku, w większej miejscowości, właśnie o nazwie Cudownej Kalka, gdzie uczą się w szkołach takich okolicznych, to jest między innymi zdjęcie jakby z jednej ze szkół, bo w Peru jest obowiązek szkolnictwa, a z kolei w miejscach, gdzie dzieci te mieszkają, nie ma jakby możliwości dotarcia do żadnych placówek. W naszym domu mieszkało 30 dzieci. Ja jakieś tam zajęcia takie fotograficzne z nimi przeprowadziłam, ale właściwie tak na dobrą sprawę zostały rzucone na głęboką wodę, dlatego że zanim zorganizowałam aparaty, zanim udało się jakby znaleźć czas na to, żeby jakieś tam chociaż 2-3 lekcje takie teoretyczne i praktyczne w tej fotografii im zrobić, to okazało się, że właśnie jest przerwa wakacyjna i one wracają do swoich domów. Motywacją jakby do zrobienia tych zdjęć miało być dla nich to, że po prostu dostaną potem, prawda, w nagrodę te aparaty, więc ogólnie rzecz dla nich fajna, atrakcyjna. Wiadomo zawsze, że ze zwrotem przy okazji takich konkursów jest ciężko i na 7 aparatów 3 uległy zniszczeniu. Na 2 w ogóle nie było żadnych zdjęć i tak naprawdę jakby projekt zrealizowały 3 rodzeństwa, z czego 2 faktycznie bardzo fajnie do tego podeszły i nie tylko zrobiły zdjęcia, ale również zrobiły krótkie notatki, krótkie teksty, które właśnie na Bema, tak? To jest Bema. Na Bema można przeczytać. Tak jak mówię, tutaj są te zdjęcia pomieszane, więc tak też jakby trochę jest część zdjęć jakby tutaj z miejsca, powiedzmy, gdzie mieszkaliśmy.
a większość zdjęć jest z miejsc, gdzie te dzieci pochodzą. Dostępny jakby jest tytuł też wystawy Peru Bosco, dwa domy. A Peru Bosco dlatego, że po prostu jakby dzieciaki żyją tam w domu prowadzonym przez księży salezjanów, a założycielem salezjanów jest ksiądz Bosco.